Muszę sprawdzić, co z Shockerem. Dzień dobry, moi mili, witam was w kolejnym odcineczku z niesamowitego Spidermana z Sosnowca, tak? Więc no, my se skoczymy tutaj niedaleko właśnie. Najpierw zrobić tutaj żeton kultowych miejsc, później te dwa. No i skoczymy tutaj na misję główną. Taki jest dzisiejszy plan. Więc nawet stąd będę mógł tutaj zrobić zdjęcie. O! Ekstra! Mamy. Więc no, musimy polecieć teraz. Wow. Pięknie. Tutaj? Tak? Nie. Tutaj chodzi o to zdjęcie. Cyk i cyk, mamy. Dobra. Kolejne kultowe takie miejsce, to gdzie jest? Tutaj. No i mamy troszeczkę tutaj odblokowanych właśnie. Tak, tak. Nie, nie. Może to tak mam zrobić? To mi się podoba. No. Teraz to jest pięknie. Dobra, na razie tej misji pobocznej tutaj nie będziemy robić. Lecimy na główną misję, która jest właśnie z Shockerem. Wow, nawet nie mogłem się wybić. Herman! Kopę lat! Nie jestem prawnikiem, ale to chyba narusza warunki zwolnienia. Ups, no to utknęliśmy tu na amen. Gramy w zagadkę. Nie? No to może włoch? Okej, lejemy się po mordach. Wow! Ale rękawice! Pełna cyfryzacja! Jak tam uważasz? Skoro chcesz się bić, będziemy się bić! Rany! Już niedługo cię zapuszkują i będziemy mogli gadać! Pamiętasz naszą pierwszą... No to Shocker... Byłem młody, a ty po prostu... Za dużo gadasz! Wow, wow, wow! Możesz mi przedstawić jakieś normy określające, ile powinno się gadać? Ktoś ustala idealny stosunek czasu mówienia do czasu... Dobra, teraz mogę mu porządnie przyłożyć. Czemu to robisz, Herman? Bo inaczej mnie zabiją! Ała, ała, ała! Nie, muszę spróbować czegoś innego. No, ale daj mi wyjść! Jak mnie ładnie poprosisz, to pomyślę. No i po mnie. Jakim cudem? Kuźwa, ta kamera jest po prostu do dupy. Byłem młody i głupi, a ty po prostu... Wow. Tak dużo gadasz. No wiesz, pole mi domo. Możesz mi przedstawić jakieś normy określające... Dobra, teraz mogę mu porządnie przyłożyć. Czemu to robisz, Herman? Bo inaczej mnie zabiją. Odpuść dla własnego dobra.
Mnie chyba zabolało bardziej niż jego. Ała, 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 ała. No! Czemu ty się blokujesz? To dla ciebie! Powiedz mi wszystko, to ci pomogę! Naprawdę chcesz pomóc? To oddaj mi te pieniądze! Tego akurat nie zrobię! Czemu to nie działa? No! No! Cholerny pad! Pamiętasz naszą pierwszą walkę? Wow, 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 wow. A ty po prostu... Za dużo gadasz! No więc polemizował! Możesz mi przedstawić jakieś normy określające, ile powinno się gadać? Ktoś ustala idealny stosunek czasu... Dobra, teraz mogę mu porządnie przyłożyć. Czemu to robisz, Herman? Bo inaczej mnie zabiją! Spadaj, zanim zrobisz sobie krzywdę! Muszę go ogłuszyć, a dopiero potem bić! Powiedz mi wszystko, to ci pomogę! Naprawdę chcesz pomóc? To oddaj mi te pieniądze! Tego akurat nie zrobię! Wow, 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 wow! Dawaj. Wow. Wiesz, ludzie już nie korzystają z banków. Masz farta, że trafiłeś na gotówkę. Jeśli naprawdę chcesz się dorobić, obczaj day trading. Bardzo na czasie. Czekaj, czekaj, czekaj. O nie. Holy shit. Jeśli mi powiesz, dla kogo działasz, będę mógł ci pomóc. Jeśli chcę, zginę. To świadko się wyrazili. Wow, dobra. Dobra, spróbuj to przyjąć na główkę. Zaczynam się o ciebie martwić. Bać się ludzi, to nie w twoim stylu. Nawet nie wiesz, czy to na pewno ludzie. Pod tymi maskami może się kryć wszystko. Zaraz, oni mają maski? Dobra. Ci goście w maskach! Wiesz, po co im ta kasa? Nie wiem i nie chcę wiedzieć! Kończę robotę i spadam! Wow! Dobra, mamy go. Nie ma! Nie widziałeś tego, co ja! Nie! Udało się! Dobra, masz ostatnią szansę! Więcej tego nie powtórzę! Nie ruszaj się! Nie!
Ła. Najpierw muszę go ogłuszyć. To dzieło sztuki sporo waży. Okej, teraz już nie żartuję. To twoja ostatnia szansa. Serio! Dobra, udało się. Sorry, Herman. A, już myślałem, że się nie uda. Sam to na siebie ściągnąłeś. Dosłownie. Uch, trochę się namęczyłem. Przy tym. No ale to jest to, że nie gram często na padzie. Smok i zagroza. Co? Jakieś dziwne te osiągnięcie. Dobra, to... Dobra, Yuri! Shocker jest już twój! Dobra robota. W tratwie czeka na niego specjalna cela. Tym razem zatrzymamy go za kratami. I jeszcze jedno. Jestem prawie pewny, że działał dla gangu demonów. Gang demonów? Brzmi jak nagłówek w Daily Bugle. Ej! Bugle to bardzo treściwy i poważny dziennik! No, chyba nie. Tego nie czytałeś. Słyszałem, że mają świetnych dziennikarzy. Ale do rzeczy. Mieliście doniesienia od... O bandytach w maskach? Sprawdzę i się odezwę. Przy okazji, jak wielkie pobojowisko zostawiłeś w tym banku? Uwierz mi, że nie chcesz wiedzieć. No właśnie, ja też bym nie chciał. No ale dobra, my sobie możemy zrobić... Z Shockerem trochę trwała. Pora sprawdzić, co się w tym czasie działo na mieście. No, co się działo na mieście? Zobaczmy, co tutaj mamy za misję u właśnie Oscorp. Znaczy, Oscorp u naszego właśnie... kumpla, tak? Hej stary, ta stacja bada pewne cząsteczki w powietrzu. Pewnie ubrałbyś to w odpowiedni żargon naukowy, ale co za dużo, to niezdrowo. Właśnie, u Harego. Odczyty są niepokojące, ale niespójne. Muszę sprawdzić emisję w pobliżu, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Ale mam inne zmartwienia. Próbnik wykrywa toksyczne cząstki. Trzeba to sprawdzić. No dobra, sprawdzimy to jak. Powie mi ktoś? Może zacznę od tego wylotu pary. Analiza. Coś mi tu nie pasuje. Przeanalizujmy to. No dobra, no w tym trzeba będzie dać tutaj to. Do tego. Druga część się zaczyna. A. Tu. Ale też możemy dać tak. O. Właśnie o to mi chodziło. To bierzemy tu. I ten bierzemy. No, miało to na dół wejść. No ale. Jest wzór kompletny. Rtęć. W połączeniu z... Z czymś jeszcze. No ale właśnie, z czym? Tu nie chodzi tylko o jeden budynek. Mnóstwo ludzi jest narażonych. Sprawdźmy to. Bo to też może być takie kiepskie. Zobaczmy, co nam powie próbka z tego. No dobra. No. Ta przyjdzie tu. Nie. Dobra, weźmiemy to, wymienimy na tego. Tak. To możemy dać tutaj. To możemy dać tutaj, czyli mamy już jedno. Nie, nie pasuje.
Chyba to jest... Tak to ma być. O, właśnie. Dobra, więc już teraz wiem, jak to wygląda. Dobra. I tak. Bierzemy tak. Bierzemy... nie to, to. Back. I to tak samo pójdzie back. I mamy wzór. Kwas azotowy też w tym jest. Ale o. I coś jeszcze. Coś jeszcze jestem jednego, tak? Typie. Muszę podążać tym śladem. To sięga dalej niż myślałem. To zagraża całej okolicy. Co to będzie za analiza? Śmierdzi jak stary cap. Pora się dowiedzieć, co jest w środku. No, co będzie w środku, to tego nie wiem. Ale wiem, że to będzie tu. Tak? Nie, nie, nie. Nie może to być tu. To może być tu, na spokojnie. O, tu mamy zrobione, tak? Czyli teraz ten tu. Weźmiemy właśnie z tym. No i nam zostało to ostatnie, czyli tak. I piękny wzór jest zrobiony. Zagadka mała, no ale zawsze to jest kolejna. Etanol. Dlaczego to brzmi tak znajomo? Etanol. To brzmi znajomo. Rtęć z azotem i etanolem. Muszę znaleźć trop. Jak będzie po wszystkim, zawiadomię Departament Zdrowia, żeby przebadali mieszkańców. Coś tutaj na górze jest. Wow. Chyba wiem, w czym problem. Żrące chemikalia wyciekają z tych beczek do kanalizacji. Trzeba to szybko posprzątać. Ha. Wapń i krzem w betonie sprawiają, że idealnie wszystko pochłania. Chyba muszę zrobić bałagan, żeby posprzątać ten bałagan. No dobra. Jeden z głowy. Tak, to działa. Wdychanie tego niedobre. Wow, dobra. Pomyślmy. Jak będę z tej strony... Tylko parę beczek. Dobra, tutaj coś mamy? Tak. Koniec! Uszczelnienie klatki siecią powinno zapobiec wyciekom. No. Dobra, no to lecimy tutaj. Klatka z siecią. Mamy załatwione, więc już nie będzie teraz wycieku. Więc też będą zdrowsi ludzie, tak? Musimy też na to patrzeć. Więc ukończone mamy to, co było tutaj. Więc no, coraz więcej tutaj mamy tego. Ja bym skoczył tutaj wziąć. Ten obszar praktycznie mamy odblokowany cały. Tylko jeszcze tutaj tą poboczną misję. No ale... Zajrzałam w doniesienia o demonach. Wiedziałem, że zmienisz zdanie. Nie próżnują dziś w nocy. Atakują nieruchomości Fiska. Wzięli się za Fiska. Kurczę, myślisz to samo co ja? Wojna gangów. Spróbujmy być szybsi od nich. Jakieś nieruchomości Fiska nie zostały jeszcze zaatakowane? Zobaczmy.
Patrol zgłosił spory ruch w jednej z jego stoczni w Portside. Dzięki, Yuri. Sprawdzę to. No dobra, no to do Portside będziemy musieli podlecieć. No fabuła jest fajna, no pod względem niektórym. Jestem ciekaw, jak będzie tam z Moralesem. Ej, Yuri, wiesz może, do czego Fisk używa tej stoczni? Nie wiem. Wyślę policjanta, który się tam z tobą spotka. Jefferson Davis. To dobry glina. Pracuje nad sprawą Fiska od lat. Jeśli ktokolwiek może wiedzieć, co się dzieje w stoczni, to właśnie on. No dobra, jeżeli on tam będzie wiedzieć. Aha. Czyli tutaj mamy plecaczek. Tak blisko. Peter, nieco się pośpieszyłem, radząc ci szukać innej pracy. Mam plan. Daj mi trochę czasu. Może jeszcze będziemy mieć okazję coś wynaleźć. No to na pewno. To Octavius. To świetna wiadomość, oby się udało. Udało się. Zasięg mamy odzyskany. Czyli detektyw Spider-Man dalej będzie kroczyć swoją drogą i zobaczymy, co wyjdzie w tym sosnowcu naszym. Ale to cóż, zobaczymy to już w następnym odcineczku, bo dzisiaj troszeczkę se zlamiłem, jak to się mówi, tą grę przez niektóre rzeczy, ale bym chciał skoczyć tutaj. Widzę, że to jest pełno śladów. Dobra, bym chciał zobaczyć później na stocznię skoczyć, bo trzeba było właśnie tą główną sprawę zrobić. Więc stocznia i... Mamy tutaj misje poboczne, więc troszeczkę odcinku będzie, kochani. Jeszcze widzę, że nowy kostium mamy odblokowany. Co to jest za kostium? Kostium odblokowuje także synchronizuje cząsteczki nanosiatki, aby z... O! Piękny. Negatywny kostium. Super. Dobra, ale my se na następny odcineczek będziemy chyba to. Ten kostium. Tak, będziemy co odcinek sobie po prostu zmieniać kostium, bo to takie epickie według mnie. A, 2 punkty kosztuje. Dobra, zobaczmy co to jest. Powietrzne przyciąganie. Też 2 punkty. O! To może się przydać. Misję główną, no to wiadomo jaką mamy. Więc to tyle, kochani, w tym odcineczku. Widzimy się już w następnym. To ładnie tak wygląda epicko. Ten nasz super bohater Spider-Man w żelaznym Iron Bucie. Dobra, no to będzie taki speedrunowy, co nie? Specjalny kostium. Do wszystkich. Trwa napad na wóz opancerzony. Dobra, no ten napad... Odbiór. Zrobimy sobie kiedy indziej, więc to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Bye bye.